Marszałek Edward Rydz-Śmigły już w 1938 roku mówił o tym, że z Niemcami może bić się na wariata. Później doszły słynne słowa o nieoddawaniu guzika czy o tym, że jest gotowy trzaskać się z Niemcami. Takie wypowiedzi głównego dowódcy sił zbrojnych Polski świadczyłyby o tym, że jest bardzo pewny możliwości sił zbrojnych, które podlegają pod niego, jak również ma opracowany konkretny plan wojny z Niemcami. Ale czy był taki plan? Musimy prześledzić tą sprawę zaczynając od roku 1935. Kiedy Rydz-Śmigły polecił przeprowadzenie studiów terenowych, jeśli chodzi o niemiecko-polskie pogranicze, wnioskiem z tych prac było podniesienie kwestii fortyfikacji stałych, zapewniających skuteczne działania obronne i osłony własnej mobilizacji i koncentracji. Kolejnym elementem rozważań na kierunku niemieckim był przygotowany dokument Studium Planu Strategicznego Polski przeciw Niemcom, znany jako Studium N. Został on przygotowany przez generała Kutrzebę i podpułkownika Stefana Mussora. Jednak studium N nie było w żadnym wypadku planem wojny. Była raczej to ocena strategiczna Polski i Niemiec, przewidywany w przyszłości rozwój gospodarczy i polityczny obu krajów, ocena sojuszy, jak również przebieg granicy polsko-niemieckiej. Autorzy też przedstawiali tam możliwe daty wojny z Niemcami, między innymi był tam zamieszczony rok 1940 i ewentualnie najbardziej prawdopodobne kierunki uderzeń armii niemieckich i możliwości polskich. Między innymi armia odwodowa miała być skoncentrowana w rejonie Kutna. Operować miała po liniach wewnętrznych i działać na skrzydła obu uderzeń niemieckich, które miały według tego studium wyjść z pomorza wzdłuż Wisły na Warszawę i pomocnicze z sprós wschodnich. Jednak zespół autorski Instytutu Polskiego i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie w opracowaniu Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej stwierdził, że rozważania zawarte w Studium N stały się jedynie podstawą prac przygotowawczych do planowania wojny na zachodzie czyli planem prowizorycznym, i tak w zasadzie zostało do roku 1939. Do tego roku wszystkie plany były skupione na kierunku wschodnim czyli tzw. plan wschód. Marian Porwit stawiał zarzut władzom polskim i wojsku, że zaniechały prowadzenie jednocześnie prac nad planami wojny wschód i zachód. Natomiast szef sztabu głównego w ówczesnym czasie generał Wacław Stachiewicz wyjaśniał tą sprawę powołując się na to, że na przykład żeby przygotować plan transportowy do Planu Wschód, wydelegowano na dłuższy czas 100 urzędników z dyrekcji kolejowych. Gdyby oddelegowano więcej urzędników, to groziło to komplikacjami w funkcjonowaniu resortu. Więc okazuje się, że jednoczesne planowanie wojny na wschodzie i zachodzie było niemożliwe z powodu zbyt małej kadry urzędniczej np. w Ministerstwie Komunikacji czy w tym wypadku w dyrekcji kolei. Ale problem też istniał w innej dziedzinie, typowo wojskowej. Mimo, że było sporo oficerów dyplomowanych, to brakowało wysokich oficerów, którzy umieliby rozwiązywać problemy wojenne w skali operacyjnej. W lutym 1939 roku przeprowadzono grę wojenną i jej kierownik, inspektor armii generał Mieczysław Norwid Neugbayer odnotował. Niestety, dowodzenie w naszej armii jest wciąż jeszcze utrzymane na poziomie dywizji. Za mało rozwiązuje się zagadnień na wyższym poziomie, za mało się studiuje i pracuje w zakresie przeprowadzania operacji i nad wyrobieniem doświadczenia oraz obycia w szerszych ramach. I ta opinia, jak widać, była słuszna, co chociażby pokazywały działania generała Dęba-Biernackiego w armii odwodowej, gdzie dużo osób też zwracało uwagę na to, że dowodził tak, jakby dowodził dywizją, a nie całą armią. Konsekwencją wszystkich tych rzeczy było to, że plan Zachód zaczęto opracowywać dopiero po zakończeniu opracowania planu Wschód. Generał Stachiewicz podkreśla, że doświadczenia zdobyte nad opracowywaniem planu wschód przez oddział 3 Sztabu Głównego posłużyły do opracowywania planu zachód i przyspieszyły opracowywanie tego planu. Niestety takiego planu szczegółowego wojny z Niemcami nie było. Tak naprawdę możemy powiedzieć już praktycznie z pewnością, że plan wojny z Niemcami do początku wojny do 1 września 1939 roku nigdy nie powstał na piśmie, więc w zasadzie są dostępne fragmenty dokumentów czy relacje oficerów, którzy brali udział w opracowywaniu poszczególnych składników takiego planu, dzięki relacjom dowódców czy oficerów sztabów różnych Związków operacyjnych, które już działały w trakcie wojny. Dlatego brak takiego planu powoduje, że powstają pewne luki i trzeba stawiać jakieś hipotezy. Na przykład, po co była armia odwodowa, jaki był jej faktyczny zamiar użycia przez rdza śmigłego. Wiele osób porównuje na przykład planowane i rzeczywiste miejsca koncentracji jednostek tej armii. W drugiej połowie lutego marszałek Rydz Śmigły przekazał generałowi Stachiewiczowi, co ma być myślą przewodnią planu wojny z Niemcami i zasadnicze wytyczne planu operacyjnego, polecając opracować je sztabowo. Na podstawie wytycznych przygotowywanych przez oddział III Sztabu Głównego, generałowie, którzy zostali wyznaczeni na dowódców armii i grup operacyjnych, mieli przystąpić do opracowania planów operacyjnych swoich związków. Jednak zajęcie Czech, Moraw i przejęcie, tak naprawdę, Słowacji przez III Rzeszę zmusiły stronę polską do tego, żeby te plany znowu rewidować, a w niektórych wypadkach układać na nowo. 23 marca 1939 roku marszałek Rydz-Śmigły przekazał dowódcom armii i grup operacyjnych wytyczne do działania i ogólne założenia. Te wytyczne dla inspektorów Armii Zachodnich nie miały myśli przewodniej dla planu strategicznego. Tak naprawdę o tym, że taka myśl została sformułowana wiemy dzięki pułkownikowi Józefowi Jakliczowi, który tą instrukcję odtworzył, ponieważ ona została dana generałowi Kasprzyckiemu, który w maju był na Międzysojuszniczej Konferencji Sztabowej we Francji, w Paryżu. I ta instrukcja brzmiała następująco. Na hipotezie rzucenia pierwszego ataku groz sił niemieckich na Polskę opiera się mój plan operacyjny. Jest to plan defensywny. Cel jego jest, zadając Niemcom jak największe stracy, broniąc pewnych koniecznych do prowadzenia wojny obszarów, wykorzystując nadarzające się sposobności do przeciwuderzeń odwodami, nie dać się rozbić przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych na zachodzie. Muszę się liczyć z nieuniknioną na początku wojny stratą pewnych części terytorium polskiego, które się potem odbije. Po zaangażowaniu się sprzymierzonych w sposób zdecydowany i poważny, gdy nacisk niemiecki na polskim froncie osłabnie, będę działał zależnie od położenia. Były to raczej ogólne założenia, a nie jakiś szczegółowy plan wojny z Niemcami. Dodatkowo założenie, że Francja wystąpi po stronie Polski, ograniczyło planowanie operacyjne do pierwszej fazy wojny polsko-niemieckiej a więc przyjęcie uderzenia niemieckiego, wytrwanie na tych pozycjach, a później odwrót na główną pozycję obronną przeciwdziałanie czyli kontrataki odwodami i w tej pozycji dotrwanie do ofensywy francuskiej na zachodzie. A zatem oznaczało to, że wojsko polskie w tej pierwszej fazie wojny polsko-niemieckiej musiało wytrzymać przynajmniej dwa tygodnie, ale to były założenia bardzo optymistyczne. W praktyce mówiono o 6 do 8 tygodniach, a nawet o 3 miesiącach. 6-8 tygodni zakładało studium N. Ale nawet takie założenia wymagało operacyjnego przygotowania głębokiego odwrotu a dziś wiemy, że takie przygotowanie nigdy nie nastąpiło. Stanisław Kopański, szef oddziału trzeciego sztabu głównego, już po wojnie podał w swojej relacji odnośnie tej sprawy ważne informacje, cytuję Koncepcja dalszych działań wojennych poza okresem wstępnym ujętym w wytycznych dla dowódców armii, jeśli istniała w umyśle przyszłego naczelnego wodza i znana była jego najbliższym współpracownikom szefowi sztabu i jego zastępcy, to na pewno nie była ujawniona oddziałowi operacyjnemu, nie była więc przepracowana przez sztab ani przygotowana w terenie. Można przypuszczać, że drugą fazę wojny Rydz-Śmigły opierał na zorganizowanym odwrocie sił polskich na linii wielkich rzek: Narw, Wisła, Dunajec a później San. Musiało to nastąpić też po skutecznej interwencji odwodu głównego. Jednak można to uznać za pewnego rodzaju improwizację, a nie konkretny przepracowany wcześniej plan wojny. Pułkownik Marian Porwit nazwał to działanie wbrew zasadom sztuki wojennej. To, że była to improwizacja, potwierdzają relacje dowódców liniowych, m.in. generał Jan Jagmina Sadowski czy pułkownik Maczek, którzy wtedy, kiedy odskoczyli na tą linię Wielkiej Rzeki, to znajdowali tą linię nieprzygotowaną do obrony, nie była przygotowana sapersko i nie była obsadzona. A zatem, czy były w ogóle jakieś plany w postaci planu wojennego, tak jak powinno być to w sztuce wojennej uwzględnione? Na pewno był plan operacyjny, ale o w odniesieniu jedynie do pierwszej fazy wojny i autorem tego planu był marszałek Ryc Śmigły, natomiast dalsze fazy planu nie były rozpracowywane sztabowo i przygotowane terenowo, ponieważ nie zakończono prac nad wstępnym rozwinięciem siły i pierwszą fazą działań. A te prace prowadzono do sierpnia 1939 roku. Plany fortyfikacji były opracowane tylko na odcinkach pierwszorzutowych związków operacyjnych. Na kluczowych odcinkach rozpoczęto je zbyt późno, ponieważ zaczęto te prace dopiero w lipcu i nie ukończono ich na czas. Na środkowej Wyśle i Sanie nie zrobiono żadnych prac fortyfikacyjnych. Plan łączności powstał w formie częściowej. Przewidywał organizację łączności tylko w pierwszej fazie działań wojennych. Nie zabezpieczono też łączności na wypadek odwrotu z głównej linii oporu. Również sama logistyka pozostawiała wiele do życzenia, ponieważ ten plan przygotowano częściowo uwzględniając organizację stacji magazynowo rozdzielczych położonych w odległości 50 do 150 km od wysuniętych pozycji, na których zamierzano przyjąć pierwsze uderzenie niemieckie. Dlatego stacje te mogły zaopatrywać wojsko, które walczyły wyłącznie na głównej linii oporu. Takie nieprzygotowanie do wojny z Niemcami wielu osób oceniało bardzo krytycznie, między innymi Tadeusz Jurga stwierdził, że planu wojny z Niemcami we właściwym znaczeniu tego pojęcia nie było. Według szefa sztabu Armii Łódź, pułkownika Aleksandra Pragłowskiego, plan Z nie był ani planem, ani w ogóle dokumentem typu wojskowego. Nie zawierał on żadnej idei operacji, a jedynie uszeregowanie kilku naiwnie określonych życzeń, nie mających oparcia w warunkach rzeczywistości. Jeśli to było wszystko, z czym nasz naczelny wódz wyruszył na wojnę, to należy uznać, że wybrał się z pustymi rękami. Również inni zwracali uwagę na wiele słabości tego, co nazywamy planem rydza śmigłego, chociażby oficerowie sztabu naczelnego wodza, jak czy kopański. Nie przeprowadzono gry wojennej, pomysł korpusu interwencyjnego był dla, dla planu szkodliwy. Odwód główny był za słaby, zabrakło dowódz operacyjnych wyższego szczebla, dowódz frontów, zaniedbano obsadzenie Luki Częstochowskiej. Armia Karpaty była armią tylko z nazwy, plan nie zawierał żadnych konkretnych wytycznych użycia odwodów, rezerwy amunicji artyleryjskiej były niewystarczające. Oczywiście te listy można rozszerzać, natomiast to, że rycerz śmigły był odpowiedzialny całkowicie, to spada na niego, ponieważ miał on bardzo dużą władzę. ówcześnie, pamiętajmy, że został przedstawiony niejako przez prezydenta jako druga osoba w państwie i że wszyscy inni mają być mu podporządkowani, co tak naprawdę stawiało go w bardzo dobrej pozycji niejako dyktatora sił zbrojnych. I nie był ograniczony w podejmowaniu decyzji. I oczywiście nie mówimy tutaj, że jakieś techniczne możliwości czy finansowe można było przeskoczyć, chociaż pewnie i tam było dużo do zrobienia. Ale chociażby sam plan wojny w takim znaczeniu, jakim być powinien, musiał być przygotowany przez rydza śmigłego i przez podległych mu oficerów. Ale to rydz śmigły odpowiadał za całość. Marszałek Ryz Śmigły również nie informował generałów, którzy byli dowódcami armii, o najważniejszych celach czy planach, zamiarach naczelnego wodza. Kiedy łączność została zerwana z nim, to miało tragiczny skutek, jeśli chodzi o wojska, którymi dowodzili. Nie były też powołane wyższe dowództwa operacyjne, i często dowódcy armii, na przykład, próbowali dowodzić dywizjami czy innymi związkami operacyjnymi jednocześnie. Również rzecz śmigły utajniał wszelkie informacje związane z przygotowaniami wojennymi, i dowódcy armii, którzy próbowali wymieniać się informacjami, które potrzebne im były do działania na różnych odcinkach, to byli ostro przywołani do porządku. Generał Stachiewicz, który bardzo popierał Rydza Śmigłego i był mu lojalny, tłumaczy te decyzje Rydza Śmigłego specjalną metodą pracy marszałka śmigłego, który nie chciał zdradzać przedwcześnie swych zamiarów i na dalszą metę wiązać się postanowieniami, które mógł być zmuszony zmieniać w dostosowaniu do zmiennych kolei wypadków, wobec których pragnął zachować pełną swobodę działania. Można powiedzieć, że to wyjaśnienie jest równie tajemnicze jak sama tajemniczość ryza śmigłego. Trafnie spłętował oblicze wojny polsko-niemieckiej i katastrofy wojsk polskich we wrześniu 1939 roku generał Antoni Schilling. Klęską narodu stawało się nie to, że wojna była przegrana, bo inaczej być nie mogło, a to, że wojsko nie mogło się bić tak, jak tego nadzieje i ambicje narodu oczekiwały, a przeznaczenie i honor wojsk wymagały. A co Wy sądzicie na ten temat? Czy Rydź-Śmigły powinien lepiej przygotować Wojsko Polskie do wojny z Niemcami, chociażby w zakresie samego planowania, przygotowania szczegółów planu wojny z Niemcami? Dlaczego tak chętnie wrwał się do walki z Niemcami, skoro nie były plany przygotowane? Czy wpływ na to mogły mieć jego ambicje polityczne zostania prezydentem? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, jak zawsze, proszę o komentarze kulturalne, bez przekleństw. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie kanału. Dziękuję za każde wsparcie. Takie wsparcie kanału jest możliwe poprzez portale Patronite czy Fee. Linki są w komentarzu przyczepionym i w opisie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.